Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, że ciała są super. To jest książka pod patronatem aktywnego czytania z wydawnictwa To Tamto. Moim zdaniem hit nad hitami, dlatego że jest bardzo wyjątkowo zilustrowana. Ja nazywam się Anna Jankowska i jestem pedagogzką. Od kilku lat opowiadam Wam o książkach dla dzieci. Tworzę dwa blogi, aktywne czytanie, właśnie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog nie tylko dla mam. Mam nadzieję, że wskoczycie, zobaczycie i dacie mi znać, co myślicie o tym, co ja Wam właśnie proponuję. Zaglądamy do książki Ciała są super. Wiecie, jak to jest, jeśli chodzi o rozmowy na temat, ogólnie mówiąc, ciało pozytywności. Z jednej strony my, pokolenie nasze, naszych rodziców, babci i tak dalej, byliśmy wychowani w takich warunkach, kiedy ciało musiało się wpisywać w pewne standardy, kanony, wtedy no było okej. Natomiast dzisiaj zależy nam na tym, żeby pokazywać dzieciom, że wszystkie ciała są super, bo są. Jeżeli tylko człowiek czuje się dobrze w swoim ciele, no to faktycznie jego ciało nie wymaga żadnego komentarza. A pewnie kojarzycie i znacie komentarze typu, jak przyjedziemy, nie wiem, do rodziny, dawno się nie widzieliśmy, że dobrze ci się powodzi, bo mamy na przykład nadprogramowe kilogramy. Pewnie znacie te momenty, kiedy stoimy przed lustrem i mówimy, Jezu, jak ja wyglądam, spuchnięta, coś tam, worki pod oczami. To są wszystko rzeczy, które bardzo skupiają nas na wyglądzie, w sensie nas i nasze dzieci, bo dzieci widzą, jak mama stoi przed lustrem i mówi, o rany, rany, jak przytyłam, idę na dietę. A wystarczy iść na plażę, do parku, wyjść z domu, stanąć tak, jak tutaj było w metrze czy w pociągu, pójść do kina i zobaczyć, czy na basen właśnie, i da się zauważyć, że nie ma ciał idealnie wpisujących się w kanony kreowane przez wiele lat przez media. To, na czym my powinniśmy się skupić, to nie na wyglądzie, jak kto wygląda, tylko na tym, czy jest nam w naszym ciele dobrze. Natomiast, żeby właśnie nie było tego stania przed lustrem i narzekania i dopatrywania się każdej zmarszczki albo niedoskonałości, warto pokazywać dzieciom tego rodzaju książki. Zobaczcie, choćby tutaj strona, gdzie jest lekcja baletu, tutaj są najróżniejsze postacie. Panią ze zmarszczkami, mamy małą dziewczynkę, mamy, o zobaczcie, dziecko na przykład bez włosów, mamy oczywiście różne kolory skóry, gabaryty, wiek, postury i tak dalej. Chodzi o to, żeby nasze dzieci wiedziały, że tańczyć w balecie mogą nie tylko chudziutkie, szczuplutkie baleriny, ale cieszyć się takimi lekcjami mogą wszyscy, niezależnie od wieku. I zwracamy uwagę w tekście na przykład na włosy, na przykład na oczy, na przykład na kolor skóry, pokazując, że ta różnorodność jest okej. Zobaczcie, jak tutaj w różny sposób ludzie wyglądają, różnie się poruszają. Tutaj pani idzie z białą laską, niektórzy jeżdżą na rowerze, ale ludzie na tych rowerach i w ogóle wszędzie mają na przykład włosy na nogach, mają włosy pod pachami, mamy tutaj mamę z różnymi niedoskonałościami skóry. Cieszy się, karmiąc piersią swoje dziecko, i o to właśnie chodzi. Zobaczcie, ile tutaj jest takiego skupienia na detalach. Ja nawet tutaj trzymam palec, żeby dało się zauważyć pieprzyk, bo czasami pieprzyk komuś może spędzać sen z powiek, w sensie jeżeli on jest zaopiekowany przez dermatologa i jest po prostu pieprzykiem, a nie jakimś znamieniem zwiastującym chorobę, to w porządku, ludzie naprawdę bardzo różnie wyglądają. Czasami mamy plastry na nogach, o tutaj są na przykład oczy. Jedni mają zeza, inni mają, nie wiem, brązowe, niebieskie, skośne, i ktoś to ma łzawi, ktoś ma większe oko, mniejsze, ktoś ma plaster na oku. W tej książce znajdą się tak naprawdę wszyscy. Zobaczcie, co jeszcze tutaj jest pięknie pokazane, że nie musimy tych różnic, którymi się cieszymy, podkreślam, doszukiwać się oglądając całego człowieka. Wystarczy, że spojrzymy na ręce, na dłonie. Nimi też możemy się pięknie różnić i cieszyć tą różnorodnością. Zauważcie, że odnajdą się nawet tutaj dzieci z protezami, ze sztuczną dłonią, nieco bardziej pulchne dłonie, chudziutkie dłonie, dłoń bez
palców wszystkich. No po prostu genialna rzecz, bo nie oszukujmy się, dzieci mają wiele pytań o wygląd i bardzo dobrze, niech mają. Wtedy bierzemy taką książkę, otwieramy i pokazujemy. Zobacz, jak różnie mogą wyglądać nasze nogi. Czyli zobaczcie, dzieci siedzą pod stołem i sobie można oglądać nogi w różnych odsłonach. Tu wspominałam o tej plaży, gdzie nie ma idealnej, chudziutkiej postaci, tylko są różne. Chudsze, grubsze, mają zmarszczki, mają blizny, mają rozstępy najróżniejsze i po prostu cieszą się życiem. I tak to powinno wyglądać, nie powinniśmy się gdzieś tam chować po kątach. Absolutnie nie powinno tak być. Natomiast to, co jest ważne i chciałam też podkreślić i pisałam o tym też w recenzji na blogu Aktywne Czytanie, gdzie zostawiłam dużo zdjęć ze środka, że nasze dzieci, młodsze i przedszkolaki, dzieci nie muszą wpadać w zachwyt, nie muszą tak jak my, dorośli, uważać, że och, wszystkie ciała są super, akceptujmy i koniec. Z dziećmi trzeba przeprowadzić bardzo wiele rozmów, różnych, pod różnymi kątami i aspektami, żeby no tak naprawdę różnorodność potrafiły docenić. Bo dziecko może się wystraszyć, albo może mu się nie podobać, że ktoś na przykład nie ma nogi, albo jest po prostu inny niż otoczenie, które maluch zna na co dzień. Więc te rozmowy, to sięganie po książki, które nie są, wiecie, takie cukierkowe, z takimi idealnymi postaciami, tylko pokazują, jak to naprawdę w życiu jest, to jest moim zdaniem klucz do sukcesu i klucz do tego, żebyśmy wychowali pokolenie dzieci, które uważa, że po pierwsze, ciało jest super, jeżeli ty się z nim dobrze czujesz, albo jeżeli, ważniejsze, ja się z nim dobrze czuję, i żeby akceptowały różnorodność, były nią zaciekawione, ale też szanowały tę odmienność i potrafiły docenić to, że jesteśmy no właśnie tak bardzo różni.